Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Hexen. Ja jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Zaczynamy nowy odcinek, w którym to zaczynamy nowy hub. Ja chyba wcześniej tego nie powiedziałem, bo wzmiankowałem troszeczkę. Powiedziałem, że powiem o tym później, więc powiem o tym teraz. Gra, przymiency do Heretika, Hexen oczywiście mówię, o Hexenie cały czas. Bez. Pozbądźmy się tych potworów, co tutaj są. Potem będziemy się zastanawiać. Potem zacznę mówić. Dobra. Gra przeciwieństwo do Heretika nie dzieli się na poszczególne mapy i te na poszczególne epizody. Tutaj mamy z czymś, co się fachowo nazywa hubem, czyli mamy jedną centralną planszę, wokół której rozlokowane są inne plansze, na których dzieje się akcja i na których będziemy rozwiązywać zagadki, czy robić innego różnego rodzaju, ale mnie zaskoczyłeś gościu, rodzaju rzeczy. Dobra, wiesz co, może najpierw oczyśćmy ten teren, zanim cokolwiek zacznę robić, bo to... No właśnie, dlatego, choćby, dlatego. Ale mnie pojechał dziad jeden, dobra. Mówiłem też wcześniej, że gra... Że różni, że różne, gra składa się tam, oczywiście wiadomo, z hubów, też wybieramy różnych trzech bohaterów, żeby wybrać, o właśnie, to co, o czym mówiłem, tak? Chyba byłem się teleportować. Wybieram różnych bohaterów i ci bohaterowie mają różne rodzaje broni. Map zaczyna oczywiście z różdżką. Kleryk zaczyna z pałką, czy buzdygalem, a wojownik z gołymi pięściami. Tutaj mamy niebieską manę, pierwszą jakby... kryształy do znalezienia i jak widać już każdy taki kryształ nam 15 many dodaje. Więc łatwo można policzyć, że bardzo szybko można się na podstawie takiego kryształu zbogacić. Chyba muszę pociągnąć za tą wajchę, żeby cokolwiek tutaj zaczęło się dziać. W ogóle zauważcie te efekty ambientowe, liście. Kurczę, na 95 rok, gdy ta gra powstała, to robiło wrażenie, naprawdę, zwłaszcza, że to był silnik Duma. Okej. Opuściłeś nam tę kolumnę i mamy drugą broń, czyli drugie zaklęcie maga, czyli w tym, czyli o Jezus Maria! To bolało! Czyli Ice Sharks, czyli zamrażanie. Pamiętacie ze spoilera? I to na czym jeździł? To teraz będzie tego dziadostwa w Czul! Dobra, weźmy może sobie jakieś
O, właśnie. Miksturki. Ja nie zamierzam marnować tych. Nie zamierzam marnować podflasków na takich dziadów, aczkolwiek jeżeli zrobi się gorąco, to trzeba będzie. Mak jest też uważany za trudną postać z tego względu, że jego broń druga i czwarta nie jest... znaczy druga broń nie jest... czwarta może powiem nieco później, ale druga broń nie jest uznawana za coś dobrego. Widzicie, ile musiałem wystrzelić tych szardów, żeby go zamrozić? Samo zamrożenie też nie jest fajne, ponieważ potrafi blokować w ciasnych pomieszczeniach naszą postać. Dobra, tu mamy wejście do tak zwanego strażnika lodu. Ten hub dzieli się na kilka tego typu. Mogę legalnie skakać spokojnie, to jest akcent. Na tego typu. Kilka tego typu. Właśnie to na trzy tego typu. Na trzy? Tak, na trzy tego typu lokacje. Związane z żywiołami. No, dobra, żywiołami może nie, ale posiadając swoją tematykę. Tutaj mam do czynienia ze strażnikiem lodu, strażnikiem ognia i strażnikiem stali. O właśnie, weźmy sobie ten. W strażniku lodu niestety mam tą brzydką mechanikę wprowadzoną już w Heretiku, czyli ślizganie się po lodzie. Tak, ślizganie się po lodzie, element platformowy w tej grze, a uwierzcie mi, będzie tego trochę, to jest po prostu przekleństwo tej gry. Dobra, chodźmy do strażnika lodu. Każdy z takich miejsc, o Jezus Maria, o. W każdym z takich miejsc musimy pociągnąć za wajchę. Tu na razie nie będziemy za nic ciągnąć, tylko będziemy musieli znaleźć wyjście. Strażnik lodu tutaj jest jakby centralną planszą, w której my to wszystko sobie ogarniamy. Dobra, musimy chyba wziąć amulet. Mamy amulet strzeżenia, tak? I to jest ten moment, w którym ja powinienem chyba powiedzieć o tym, jak działają poszczególne rodzaje zbroi w tej grze, bo mamy kilka rodzajów zbroi. Tarcza, zbroja, hełm i amulet właśnie. Dla nie wszystkich klas działają one tak samo. Zbroja na przykład i hełm dla maga nie będą działały tak samo skutecznie jak dla wojownika. Z kolei dla wojownika założenie amuletu nie będzie tak skuteczne jak założenie amuletu przez maga. Wszystkie haklasy postaci mają tą samą, dostają tą samą wartość pancerza albo tam lekko zmienioną z tytułu tarczy. Tak zabiorą, założą tarczę. Ale się to w sumie pamiętam i nie chcę wam tutaj już wprowadzać was w błąd. Okej.
Z tego miejsca nie ma wyjścia, ale jeżeli zobaczymy tutaj na ten miecz wskazujący nam na ten podest, to możemy spokojnie na niego wejść. Pozostałe podesty to rychła śmierć. I w ten sposób mamy do czynienia z... praktycznym. Mam do czynienia z otwarciem dwóch pozostałych portali. Ja tego chyba nie mówiłem, ale naszym celem oczywiście jest otwarcie tego tutaj złotego portalu, żebyśmy mogli dostać się do wyjścia. Okej. Okay. Może tak. Fajnie się zabija, fajnie się atakuje tymi shardami te latające stwory. Teraz tak, tutaj mamy taki spiżowy posąg Gergulca. Ja pójdę jeszcze może do drugiego tego typu... Mam z kolei ognisty, taki czerwony posąg Gergulca. To jest wskazówka, do jakiego rodzaju miejsca trafimy. Czy do strażnika ognia, czy do strażnika stali. Choć może najpierw do strażnika ognia, wiecie? Ja wolę sobie ustawić tą flaszetę, żeby przypadkiem nie wcisnąć sobie w akcie paniki pod flaska i... Aha, no tak. O kurde, dobra. Dobra, niech te wężowe... Niech te wężowce sobie wyjdą. Dobrze! To co mówiłem, problem z bronią maga jest taki, że ona zamraża. I o ile zamrażanie jest fajne, o tyle samo w sobie, o tyle po pierwsze ono trwa zbyt długo, w sensie zbyt długo trzeba tymi szardami strzelać, żeby osiągnął to skutek. A po drugie, jak już zamrozi takie wrogo, to tak trzeba zmienić na... na różdżkę, żeby ten zamrożony posąg rozbić. Dobra. Wchodzimy do portalu. Oczywiście. Za każdym razem GZ Dumu i w ogóle chyba gra nawet sobie robiła nam autosave'a. O, dobra. Trzeba szybko przebiec przez ten... przez to pole, ale się nie udało. A spokojnie, można jeszcze przeskoczyć. Au, 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 au. Na wyższych poziomach trudności... Ała. Na wyższych poziomach trudności byśmy dostali tutaj już drugą broń dla maga. Okej. Okay. Chodźmy tak na w tą stronę. Mamy tarczę. Tarcza chyba dla maga też daje mało. Teraz tak już skupiałem, co daje dużo dla maga. Znaczy co daje dużo. Co daje tarcza, co dużo nie daje. Aha. Dobra. Załapałem aluzję. Już mówię,
powiem wcześniej oczywiście, jeżeli ustawią się w linii, może tych wrogów spokojnie bić, nic się nie stanie. Tutaj mamy pierwszą zagadkę. One of the third puzzle has been solved, czyli jedna z trzecia. Jedna z trzecich. Portala. Generalnie chodzi o to, żeby za takie dźwignie pociągać. Eksen w ogóle jego, zwłaszcza jego druga część była znana z tego właśnie, że był stał zagadkami takimi kluczami. Właśnie tu potrzebujemy ognistego klucza, żeby dojść do ognistych drzwi, ale spokojnie. Jeszcze nie skończyliśmy, ponieważ tutaj gdzieś właśnie powinno być coś takiego. I o ile... Właśnie, Max sobie nie poradził. Nigdy się to nie udaje. Ale zawsze można szybko przejść tutaj. Poczekać. Jednocześnie klikając tą dźwignię, która otworzy nam właśnie tą maskę. Tą maskę musimy zabrać. Ona jest potrzebna, ale trzeba mieć na uwadze to, że się pojawią impy. Nie lubię... wiedziałem. Nie lubię zagadek skakanych w tej grze. Jeszcze raz oczywiście wejść. O właśnie, i tu się. A widzicie, to jest właśnie problem z tymi shardami. One trochę działają jak taki shotgun zamrażający. Jeszcze przy okazji im respu. Super. Dobra, na szczęście te impy są dosyć kruche. Powiedziałem im przy respu, na myśli. Oczywiście Edina, to się Edin nazywa. Taka dwugłowa menda. Pornograficzna. No dobra, możemy na razie póki co stąd wyjść. Bo nic tu więcej nie mam do zrobienia, ale mamy maskę. Chodźmy, ała! O! Strażnika chyba. Generalnie musimy od te rampy podnieść do góry. To i tutaj dwie takie podobne są, nie? Właśnie. O to chodzi, żeby te trzy rampy podnieść do góry. Z tego co pamiętam, ich przyciśnięcie przycisków na ich szczycie otworzy nam drogę do... następnego huba. Kurde, patrzcie, jak z dużej odległości muszę... z krótkiej odległości musiałem go zaatakować, żeby cokolwiek odnieść jakiś skutek, nie? Druga broń maga nie jest, nie porywa, ale za to trzecia, o trzecia ma broń maga, to jest w ogóle mistrzostwo świata. No chodź tu. Aj. No. Chodź tu. Ktoś tu strzela? A,
latam też na ten. W ogóle tam, gdzie te słupy, za którym są te impy, to jest wejście do poziomu. Do poziomu. Sekretnego tego huba. Zasadniczo hub Seven Portal słynie wśród fanów Hexena z tego, że to jest bardzo słabo zaimplementowana, zaprezentowana. Że. O, mamy 12 takich już. Fajnie. Bardzo słabo zaprezentowana lokacja. I o ile w następnych hubach już będziemy mieli indykatory postępu, o tyle już w. O tyle w tym coś takiego nie ma. Dobra. Chodźmy do strażnika stali. Okej, okay, i tu będziemy mieli nowych. Aha. Zapalmy się raz z góry w naszą pozycję. O, właśnie, nowy przeciwnicy. Centaury. Wrogowie spędzają sens powiek każdym grającym w Hexena demon. Na szczęście Mac i jego różdżka railgunowa. Rail różdżka. Nic sobie z tego nie robi, ponieważ przechodzi on. Pocisk przechodzi przez tarczę. Znaczy centaura. Normalnie gdybym puścił na niego na przykład pociski tutaj takie, to by on to odbił tą tarczą, więc... Au, 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 au. Dobra, to nie był dobry pomysł. Au. Dobra, wiecie co? Pięknie. Dobra. I teraz. O, to nie było dobre. Dobra. Wypijmy jednego portflaska, prawdopodobnie zaraz tego pożałuję. No właśnie. Chociaż nie. No nieźle. Tutaj teraz. Mamy kaszety, ale też możliwość zesnajpienia tego wężowca, który tam jest. No, pozorom to nam się później przyda. Dobra. Chodźmy na górę. No właśnie, jak ja teraz bym odruchowo rzucił na niego zamrażanie, jakbym teraz rzucił na niego zamrażanie, gdybym miał tą tarczę, to bym miał przerąbane. Dobra, wyczyśćmy sobie tutaj tą drogę. No tak, wlazło dziadostwo. Ten infryt, który tutaj był, to został przeze mnie. Dobra, można jeszcze raz próbować, oczywiście. Nie to! Nie to, nie to, nie ta broń. Nie ta broń. Railgunem różdżkowym. Okay.
uda ich zamrozić, ale tylko jeśli oni podnoszą tych swoich tarcz. W tym wypadku, no, nie polecam się. Do tych wszystkich za chwilę wrócę. Potem po prostu zatoczyliśmy koło, nie? To jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj jest winda. A jeszcze tutaj jest... są impy. Warto te impy sobie porozwalać, ponieważ tam jeszcze wejdziemy później. Au. Strzelam ile mogę, bo oni nam mogą sprawić później problemy. A, tutaj jeszcze są oczywiście impy. Dobra, w razie nie. O, po drugiej stronie. O tobie zapomniałem, kolego. Tu mamy windę na stalowy klucz. Na razie nic z tym nie zrobimy. Ale możemy zrobić coś z tym. Właśnie tu mamy Wendigo. Tam są potwory generalnie, które później mogą stanowić bardzo solidne zagrożenie dla nas, więc raczej nie, bo one są częścią pułapki. No dobra, trudno. Chodźmy do windy, tej, którą możemy. No weź, o Jezus, wężowiec! Dobra. Wejdźmy do windy. Niektóre... Dobra, może porozmawiajmy te potwory, może. I mamy tutaj zbroję. I tu zamknięte przejście. Tak zwany You Shall Not Pass. Ale też mamy kłód flaski. Fajne rzeczy. I... Oła, oła! Smokowiec zabity. Jedna trzecia puzzle została rozwiązana w 7 portalach. I teraz co to oznacza? To oznacza tylko to, że... powinniśmy teraz... przenieść... Zginę do cholery! Dziękuję. Nikt cię nie lubi. Teraz nie pamiętam, które to było. Czy to była ta... ta dźwignia, czy ta w drugim pomieszczeniu. Ale generalnie chodzi o to, że... tutaj na mapie, jeżeli dobrze widzicie, mamy pokazany miejsce, w którym byliśmy, tam gdzie przeciągaliśmy tą dźwignię. O, czyli to była jednak to.
Teraz widzicie, że się zmieniliśmy położenie tego czopa. Tej blokady, tego... drzwi, wrót, cokolwiek. Nazwijcie jak chcecie. Generalnie chodzi o to, że teraz mamy wrogów i dźwignię kolejną do przeciągnięcia. I kolejna została rozwiązana zagadka, puzzle, tak? Czyli po talach. Do tego miejsca można wejść, tylko cholera, raz mi się to udało. Ała! Niebezpieczne jest takie narażanie się na ich ataki z bliska, bo ponieważ ta kula ognia potrafi sporo namieszać. Ale wracając, nigdy nie udało mi się wejść do tego środkowego miejsca. Okej. Okay. A póki co to możemy się odwołać. Tu są... Dobra, póki co potrzebujemy klucza. Otworzymy się nam teraz właśnie naprzeciwko kolejny portal, nie? Do strażnika chyba lodu. Ale tu, moi drodzy, ja chyba zakończę odcinek, wiecie. Zrobię małą przerwę. Albo najpierw powybijam to, co wylazło z tego cholerstwa. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończę odcinek, jakbym mówił z Wandelf, to było Heretic, Hexen, to był Hexen do następnego odcinka. Na razie, cześć!